co to jest? To chyba ciastko, ale jakieś dziwne. Jest takie słodkie, podoba mi się. Ted, okay. Nie spiesz się, najpierw sprawdźmy kartki. Dobra, dobra, tylko nie bij mnie więcej. Kurczę, będę musiała wycinać ciastko bez użycia rąk. Frajerka, a nam się poszczęściło. Jesteście tacy niemili, nie szkodzi, tak sobie poradzę. Chyba będziemy musieli się spieszyć. Nie ma ani minuty do stracenia. Dobrze, że mogę używać dwóch rąk, w ten sposób pójdzie mi szybciej. Masz rację, a z jedną ręką nie dam rady. Może spróbuję wygryźć wszystkie niepotrzebne elementy? Nie myśl, że się poddam, Suzy. A tak przy okazji, to jest pyszne. A co ja mam robić bez użycia rąk? Jest chyba tylko jedno wyjście. Będę musiała użyć czoła, mimo że to bardzo boli. Ale działa! Fajnie, mam szansę na wygraną. Lucy raczej nie cofnie się przed niczym. Muszę się postarać, żeby zdążyć. O nie! Moje ciastko się złamało! Uuu, co to jest? Nie podoba mi się to. Wystarczy! Ech, tym razem nawet dwie ręce mnie nie uratowały. Przegrałam. Nie chciałbym być na miejscu Suzy. Lucy, pospieszmy się! O nie, ja też przegrałam. Niepotrzebnie się tak spieszyłam. Zaraz się zacznie, odsunę się! Jak mokro! To okropne uczucie. Zostałem tylko ja. Nie można się poddawać, bo to się źle skończy. Czas minął. Niesamowite, udało mi się. Zwycięstwo. To niesprawiedliwe, po prostu miałeś szczęście. Na co się wkurzacie? Przestańcie. Frytki, sos, super. Wreszcie zjemy porządny posiłek. Zaklepuję tę kartkę. No i dobra. Dwie ręce, fajnie. Cieszę się, że dostałam tę kartkę. A ja mam jedną. Nieźle, ale mogło być lepiej. Ja mam największego pecha, więc przestańcie narzekać. Proponuję, żebyśmy zaczynali. Jestem gotowa, nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję tych chrupiących frytek. O nie, co ja widzę? To sos chili. To może się źle skończyć. Wiedziałem, że gdzieś jest haczyk. Nienawidzę ostrych przypraw. Boję się swojej reakcji. Mam wrażliwe receptory. Jak na razie jest okej. Ale z twoich ust leci dym. A teraz z uszu. To nie jest fajne uczucie. Muszę je zatkać. Tak lepiej. Szczerze mówiąc, nie wyglądasz dobrze. Aż strach pomyśleć, co się z nami stanie. Może nie będzie tak źle. Jestem gotowy, żeby spróbować tego sosu. Dodam tylko troszkę. Właśnie tak. Chyba żartujesz. Nie ma mowy. Potrzebujesz więcej sosu. A teraz smacznego. Zaczęło się tak dobrze. Zepsułaś mi jedzenie, Lucy. Jestem pewien, że po tym wszystkim moja głowa eksploduje. Dobra, nic nie mogę na to poradzić. Życzcie mi powodzenia. Wyobrażam sobie, jakie to obrzydliwe. Bądź silny. Zaczyna robić mi się gorąco. O nie! Nadchodzi ogień! Pomocy! Palę się! To straszne! Poparzyłem sobie rękę! Co za miła bryza, nie przestawaj! To już jednak przesada. Zepsujesz mi fryzurę! Ted, przestań! Dobra, już mi ulżyło. Co ty sobie myślisz? Że teraz twoja kolej? Nie da się zaprzeczyć. Chociaż wolałabym odłożyć ten moment na później. I jak wrażenia? Są naprawdę dobre, lubię frytki. Ale zupełnie zapomniałaś o sosie, dodaj go. Dzięki za przypomnienie, a było już tak dobrze, po co to psuć? Pozwól, że ci pomogę, Suzy. Nie musisz mi dziękować. Nie miałam zamiaru. O nie, jak mi gorąco, pomocy! Wow, to jest piękne! Prawdziwy pokaz fajerwerków! Trzeba założyć okulary, ogień jest zbyt oślepiający. Co tak siedzicie? Spójrz tam, Suzy! Ojej, co ja widzę? Chyba wypaliłam dziurę w suficie. Teraz mamy wspaniały widok. Co to jest? Fu, ohyda! Głupie ptaszyska! To na szczęście, daj spokój. To nie jest śmieszne. Wow, czarna guma do rzucia. Nigdy takiej nie widziałem. Pospieszmy się i sprawdźmy kartki. Chciałbym mieć szczęście. Super, wszechświat mnie usłyszał.
Kurczę, tylko jedna ręka, szkoda. Dlaczego znów los nie jest dla mnie sprawiedliwy? Nie chcę jeść bez użycia rąk. Dajcie spokój, tak czy inaczej każdy z nas dostanie gumę. Po prostu ja mogę ją łatwiej zjeść niż wy. Wow, jaka piękna! A jaki aromat! Nadszedł czas, żeby ją spróbować. Świetnie, bardzo mi się podoba. Zostało jeszcze troszkę, chcę zjeść wszystko na raz. Ted, zachowujesz się, jakbyś nigdy w życiu gumy nie widział. Po prostu umiem cieszyć się życiem, nie to co ty. Spójrz, jakiego balona zaraz nadmucham. Dobra, zaczynaj, a ja go przebiję. Co za głupi żart. Nie gadam z tobą. Będę musiał dać Lucy nauczkę za to, co zrobiła. Nie obraża się, Ted. Już się nie obrażam. Co ty zrobiłeś? Nie mogę ruszyć ręką. Fuj, ta guma jest w ślinie. To obrzydliwe. Pomyślałem, że trochę sobie pożartuję, tak jak ty ze mnie. Straciłam apetyt. Jak mam teraz otworzyć gumę, skoro mogę używać tylko jednej ręki? Pomóżcie mi, przykleiłam się. Ups, to wyszło niechcący. Dzięki, Ted, zapamiętam to. Zupełnie zapomnieliśmy o Suzy. Teraz jej kolej. Obawiam się, że to nie będzie łatwe. Guma ciągle mi się wymyka. Jak to otworzyć? Postaraj się bardziej. Powinno ci się udać. O nie, wpadła do kosza. Co mam teraz zrobić? Będę musiała wstrzymać oddech i spróbować ją wyłowić. Ostrożnie, Suzy. Wszystkie śmieci lecą prosto na nas. Pomocy, nic nie widzę. Ojej, ma kosz na głowie. Co za zwrot akcji. Suzy, podążaj za dźwiękiem. Jesteś tutaj. Brawo, a teraz siadaj. Udało mi się zdobyć gumę. A wraz z nią mnóstwo śmieci. I co z tego? Było warto. Jakie to pyszne. Patrzcie, to Fanta. Jakie duże butelki. Super. Nie zapominajcie o kartkach. Sprawdźmy, co mamy. Nareszcie dwie ręce. Długo na to czekałam. A ja znowu mam jedną. To już tradycja. To znaczy, że ja będę musiał pić Fantę bez użycia rąk? To zła wiadomość. Nie wydaje mi się, żeby to było wygodne. Schowaj ręce, Ted. Takie są zasady. Dobra, i tak nie ma sensu się z wami kłócić. Masz rację, nadszedł czas, żeby spróbować tych pyszności. Bardzo wygodne jest otwieranie butelki dwoma rękami, a jeszcze wygodniej jest trzymanie nimi butelki. Co za smak, jestem zachwycona. Nie chcę się zatrzymywać. Jestem gotowa wypić to do ostatniej kropli. Uwielbiam Fantę. W końcu udało mi się ugasić pragnienie. Ojej, butelka przystała się do moich ust. To naprawdę zabawne. Nie śmiej się, Ted. Suzy, pomogę ci. Dziękuję, Lucy, jesteś prawdziwą przyjaciółką. Moje usta są teraz bardzo obolałe. Nie mogę ich dotknąć. Przecież to jest naprawdę śmieszne. Mówiłam ci, żebyś się nie śmiał. No to teraz moja kolej na te pyszności. Mam nadzieję, że uda mi się otworzyć butelkę jedną ręką. To wcale nie jest takie proste. Wiem, że można uderzyć nią o stół. To może się udać. Kurczę, to nie działa. Chyba zbyt mocno wstrząsnęłam Fantę. O nie, zaraz wybuchnie. O Boże! Co ty zrobiłaś, Lucy? Przepraszam, chciałam tylko otworzyć butelkę. Kurczę, cała Fanta się rozlała, nic mi nie zostało. To niesprawiedliwe. Przez ciebie jesteśmy cali mokrzy. Przykro mi, ale nic nie możemy na to poradzić. Dobrze, że moja butelka jest cała. Muszę tylko wymyślić, jak ją otworzyć. Spróbuję zrobić to zębami, są bardzo mocne. Udało się! A teraz mogę się napić. Jak to zrobiłeś? To niewiarygodne. Dla takich przysmaków jestem gotowy na wszystko. Szczerze mówiąc, wygląda to obrzydliwie. Zgadzam się z tobą, Suzy. Po prostu jesteście zazdrosne. Spójrzcie, wypiłem prawie wszystko. I to wcale nie było trudne. Myślę, że ja powinnam zacząć jako najładniejsza ze wszystkich. Nie rozumiem, co to jest. Szklanka wody? To jakiś żart? Muszę przyjrzeć się temu bliżej. Obawiam się, że to nic nie da. Dziewczyny, chyba się domyśliłam. Trzeba wziąć torebkę z herbatą. Mam jedną w kieszeni. Przykro się z nią rozstawać, ale proszę. Torebka herbaty? Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Czy biedni ludzie naprawdę korzystają z takich rzeczy?
No okej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Woda jakby zbrązowiała. No to spróbuję. Fuj, nie smakuje to dobrze, nie podoba mi się. Już nigdy nie wypiję herbaty dla biedaków. Robię to po raz pierwszy i ostatni. To obrzydliwe. Straszny posmak. Trzeba to wyrzucić. O nie, tylko nie to! Można ją wykorzystać jeszcze raz. To okropne. Nigdy nie zniszę się do tego poziomu. Jestem po prostu oszczędna. Sprawdź swoją porcję, Bella. Wow, jak dużo napojów gazowanych. Nawet nie wiem, od którego zacząć. Będę potrzebowała słomki, żeby to wszystko wypić. Wiśniowa cola. To niezwykłe. Patrzcie, zafarbowało mi język. Całkiem fajnie, co? A teraz mam zamiar spróbować napoju w innym kolorze. To prawdziwa tęcza. Od razu mam lepszy nastrój. Ciekawe, co się teraz stanie z moim językiem. Nic nadzwyczajnego. Jak dla mnie wygląda super. Dzięki, Emma. Przemyślałam sprawę i stwierdziłam, że muszę pilnie zmienić swój wygląd. Trzeba wybrać coś odpowiedniego. Korzystam z pomocy mojego osobistego stylisty. Nie martw się, Bella. Na pewno coś znajdziemy. Potrzebuję naprawdę kolorowego stroju. Okej, brokat to takie oklepane. Znajdziemy coś ciekawszego. Dobra, przymierz to, a ja będę robił ci włosy. Wow. Bella, podoba mi się twój sposób myślenia. No to zupełnie inna sprawa. Jestem tak podekscytowana metamorfozą. Dziękuję, Kevin. Żegnaj, piękna. Emma, tylko ty zostałaś. Podnieś klosz. Nie rozumiem, dlaczego tu jest tyle kieliszków? Co mam z nimi robić? Witam, piękną panią. Zajmę się dziś tobą. To markowy napój z bardzo wysokiej półki. To nie fair. Ja miałam go dostać. To musi być jakaś pomyłka. Jak pięknie się błyszczy. Ten napój musi być wart fortunę. Nie mam co do tego wątpliwości. Ej, mi też nalej. Zapłacę. Przykro mi, ale ta butelka jest już pusta. Niestety nie będę mógł pomóc. Dobra. Ta biedna dziewczyna i tak nie potrafi docenić smaku tak drogiego napoju. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, Suzy. Nie jestem smakoszem, ale znam się na jedzeniu. Emma, nie bierz kieliszka z dołu. Ups, nie sądziłam, że piramida może się tak łatwo zawalić. Jest pyszne. Smakuje mi. Chcecie spróbować? Częstuję. Dziękuję. Co za niesamowity aromat. A mnie nie smakuje. Drogie panie, najwyższy czas kontynuować. Uważam, że nie musimy się spieszyć. Boże, ta ryba tak śmierdzi. Zaraz się uduszę. Czy ktoś to naprawdę jada? Ja bym się nie odważyła, ale trzeba spróbować. To bardzo miło z twojej strony, Suzy. Nie, przykro mi, ale nie mogę. Kelner, chodź tu szybko. Potrzebuję twojej pomocy. Zjedz tę rybę. Chyba już stęchła. Ale jeśli pani prosi... No ale oczywiście nie mogę odmówić. Postaram się zrobić to w jak najlepszy sposób i jak najszybciej. Myślę, że ta ryba wygląda całkiem nieźle. Nie miałabym nic przeciwko spróbowaniu jej. A robisz świetną robotę. Brawo. Wiedziałam, że sobie poradzisz. Dziękuję. Muszę przyznać, że to nie było łatwe. Zasłużyłeś na nagrodę, jesteś wolny. Sprytne posunięcie, Bella. Dobra robota. Zobaczymy, jak tobie pójdzie. Sztućce i sosy? Co to może oznaczać? Proszę. Pani stek rybny jest gotowy. Dziękuję. Wygląda bardzo apetycznie. Sztućce mi się przydadzą. Czas spróbować tego boskiego dania. Tak łatwo się kroi. Szef kuchni wykonał świetną robotę. Ryba jest bardzo delikatna. To właśnie nazywam kuchnią dla elit. Ten smak naprawdę mnie powalił. Przepraszam, ale nic na to nie poradzę. Nie mogę się doczekać, aż zjem to wszystko. Prawie zapomniałam o sosie. To wspaniałe. Nie spodziewałam się tego po niej. Suzy, przerażasz mnie. Po prostu byłam głodna. Zabiorę brudne naczynia. Brak mi słów. Emma, sprawdź swoją potrawę. Trudno to nazwać potrawą. Tu jest akwarium. Co mam z tym zrobić? Nie chcę jeść żywej rybki.
Musisz, takie są zasady. Mam lepszy pomysł, ale nie powiem wam jaki. Zjem tę rybę, skoro nalegacie. O mój Boże, aż strach na to patrzeć. Biedna rybka, ona nie zasługuje na to. Dobra, w końcu nie patrzą. Chodź tutaj, muszę cię uratować. Gotowe, świetnie. Schowam cię i niech myślą, że cię zjadłam. Spójrz, ona naprawdę to zrobiła. To było pyszne. Morderczyni. Nie rozumiem, gdzie jest nasze jedzenie? To nieprzyzwoite, że musimy tak długo czekać. Witam, kim jesteś? Nie będę ukrywać, Bella, bardzo cię lubię. Chcę ci się oświadczyć. Przyjmij ten pierścień. To takie niespodziewane, nawet nie wiem, co powiedzieć. Pierścień wygląda absolutnie przepięknie. Łuptasie, to nie diament, to zwykły lizak. Jesteś po prostu zazdrosna. Emma, ty co myślisz? Super, nigdy nie widziałam czegoś takiego. Wow, pachnie tak słodko. Wygląda na to, że to naprawdę lizak. A nie mówiła? Spójrz, Bella. Co ty sobie wyobrażasz? Emma, dlaczego polizałaś mój pierścionek? Bo jest pyszny. Teraz będę musiała go wyrzucić. Jest cały w twojej ślinie. Fuj. Jak to możliwe, Bella? Myślałem, że będziemy razem, ale złamałaś mi serce. Proszę, nie odchodź. Wygląda na to, że ktoś tu ma problemy w życiu osobistym. To na pewno. Witaj, kochanie, w końcu cię znalazłem. Odejdź ode mnie, nie waż się mnie dotykać. Suzy wyraźnie nie ma szczęścia do adoratorów. Chciałem ci podarować pierścionek na znak naszej wiecznej miłości. I oczywiście kwiaty. Ale to nie jest pierścionek. Właśnie ubrudziłeś mi palec flamastrem. Zabieraj swoje głupie kwiaty. Przepraszam, potrzebuję natychmiastowej pomocy. Zabierzcie tego typa. A co z naszą miłością? W końcu się go pozbyłam. Piękne panie, przyznajcie się, która z was to Emma. Muszę natychmiast zobaczyć moją księżniczkę. Chyba zaszła jakaś pomyłka. Chciałeś powiedzieć Bella. Nie, nie. Chcę Emmę i tylko Emmę. Oto ona, moja bogini. Ja? Czy to żart? Nie wierzę. Zawsze wiedziałam, że wyjdę za księcia. Daję ci ten diamentowy pierścionek. Przyjmiesz go. Oczywiście. Jestem gotowa. Wow, jak ten kamień się mieni. Dziewczyny, patrzcie. To jest warte fortunę. Na pewno doszło do pomyłki. Książę nie mógł wybrać tej sieroty. Oddaj mi pierścień. Nie wiesz, jak obchodzić się z tak drogimi rzeczami. To ja go wezmę. Gdzie się podział pierścionek? Oj, jakie piękne gwieździste niebo. Chyba troszkę przesadziłyśmy. Zabieraj ten pierścionek. Mój pierścień. Myślałam, że straciłam go na zawsze. Muszę natychmiast go założyć z powrotem. Boże, jaki jest piękny. Złota fontanna. Co może być piękniejszego? Wow, wygląda cudownie. Moja czekoladowa fontanna też jest całkiem niezła. To na pewno. Moja fontanna nie może się z waszymi równać. Jest bardzo skromna. Bo jest z tektury. Chyba ja zacznę. Co by tu wymyślić? Wiem. Od dawna chciałam mieć złoty telefon. Czas spełnić moje marzenie. Jaka piękna jest ta polewa. Czy to naprawdę działa? Oczywiście. Zadziałało. Mam teraz złoty telefon. Wspaniale. Chciałabym choć raz w życiu potrzymać taki w rękach. Złoto jest oczywiście piękne, ale czekolada jest o wiele lepsza. A to dlatego, że można ją jeść. Zobaczcie, jak apetycznie spływa. Pyszności. Super, ja też chcę spróbować. Ups, co się stało z moją fontanną? Gratulacje, zepsuła się. Zupełnie zapomniałam, że jest z tektury. Postaram się ją naprawić. To jakiś bezsens. Po prostu zaakceptuj fakt, że nie dostaniesz czekolady. Ale pozwolę ci patrzeć, jak ja ją jem. Mam lepszy pomysł. Mogę użyć słomki, aby spróbować czekolady z fontanny Belli. Nie ma na świecie nic pyszniejszego niż czekolada. Ale gdzie ona się podziała? Suzy, czy to twoja sprawka?
Nie, mam własną fontannę. To Emma. Zgadza się, ma czekoladę na całej twarzy. Nie złość się, Bella. Po prostu bardzo chciało mi się słodkości. To nie powód, by jeść cudzą czekoladę. Nie zrobię tego ponownie. A może jednak zrobię? Warto. Pyszności. Świetnie, nagrałam to. Teraz opublikuję w internecie. Dziewczyny, jesteście takie zabawne. No na... Średnie tempo na początek. No, nie jest źle. Szczęściara. Prawdziwą szczęściarą to ja jestem. O nie, Tabasco. Czuję, że zbliża się gorąca runda. Już mi podskoczyła temperatura. Boję się. Monika, teraz ty. Dobra, muszę się tylko przygotować. Wleję Tabasco do tych łyżek. What? Oh no. Nie rozumiem, po co to robisz. To pomoże mi jeść powoli, bardzo powoli. Temperatura stopniowo wzrasta. Robi mi się coraz bardziej gorąco. Biedna. Ja płonę! Przyłóżmy do jej policzków zimne steki. Dzięki. Czuję się o wiele lepiej. To my ci dziękujemy. Mięso doskonale się wysmażyło. Nie zapomnij o swoim Tabasco, Kate. Mogłyście mi nie przypominać. Zaraz chyba coś się stanie. Gotowe, zrobiłam to. Pozostaje tylko nie wybuchnąć. Ups, nie udało się. Ale teraz mamy bardzo modne fryzury. Ech, będę jadła jak ślimak. A ja w końcu pokażę wam, na czym polega super prędkość. Ile słodkości! Nie spieszcie się, dziewczyny. Pomieszajmy to. Wow, wyszło świetnie. Spróbuję tego jako pierwsza. Jest pyszne. No dalej, oderwij się. Nie poddam się. Ała, wszystko spadło mi na głowę. Przynajmniej mogę dokończyć cukierki. Dobra robota. Teraz ty, Kate. Jestem gotowa, żeby to spróbować. Monika, miałaś rację. Są pyszne. Może coś wymyślimy, żeby nie zasnąć. Nieco ulepszymy porcję, Kate. Ojej, jakie kwaśne. Muszę pilnie przepłukać język. No to ja w tym czasie coś przekąszę. Mierzcie czas, zjem te słodkości 10 razy szybciej niż wy. Dokąd się wybierasz, Mary? Nie mogę przecież zrezygnować w połowie, ale chyba muszę. Cukierkowy deszcz też jest niesamowity. Tak, wyszło świetnie. Widzę, że znowu mi się poszczęściło. A mnie nie. Chiński makaron z serem. Uwielbiam to danie. Zobaczymy, jak je zjesz jedną pałeczką. To dziwne. Brakuje pałeczki? Ale i tak jestem pewna, że sobie poradzę. I tak właśnie jest.
Dobrze mi idzie. Zaraz się zakrztuszę śliną. Gotowe. Twoja kolej. Świetnie, bo już jestem taka głodna. Ha? Co się stało z moimi pałeczkami? Cieszycie się przedwcześnie. I tak dam radę. Obawiam się, że sobie troszkę tu poczekamy. No dalej, nawiń się. Co za żałosne widowisko. Nawet taka porcja jest lepsza niż nic. Pyszności. Dobra, podziwiajcie profesjonalistkę. Rozprawię się z tym daniem w kilka sekund. Zaczynamy. Wow, je tak szybko, jakby miała kilka rąk. I po wszystkim. Kręci mi się w głowie. Tym razem to ja mam pecha. Ups. A ja w końcu mogę wszystko szybko zjeść. Wow! Wow, to kolorowe wstążki, ekstra! Spójrzcie, jak łatwo się rozwijają. To jest tak wygodne do jedzenia. Jestem zachwycona. Kocham to. Skończyłam, teraz wy. Z chęcią. Smak truskawkowy jest rewelacyjny. Troszkę kwaśne. Kiedy ona wreszcie skończy? Muszę to przyspieszyć. Aha! Dobra robota, Mary. Świetnie się spisałaś, Monika. Postaram się powtórzyć wasz sukces. No to zaczynam. To dopiero prędkość. Lata treningów uczyniły ze mnie prawdziwego mistrza. Przepraszam, prawie wznieciłam pożar. Hurra, nareszcie duża prędkość. A my z Mary nie mamy tyle szczęścia. Ojej, to żelki w kształcie buteleczek. Sprawdzę, jak smakują. Wow, w środku jest syrop. Przeleję go do kubka. Teraz mogę się nim w pełni delektować. To świetny pomysł. To było wspaniałe. Teraz wy. Ja też się zabawię. Również mam całkiem niezły pomysł, jak to zrobić. Zamierzam włożyć słomkę do każdej buteleczki. Wyszło świetnie. Jestem zachwycona tą rundą. Obawiam się, że nie uda mi się wam dorównać. No ale spróbuję. To chyba trochę potrwa, można się zdrzemnąć. Kropelka i jeszcze jedna, i jeszcze jedna. Nie mam się dokąd spieszyć. Będę musiała interweniować. Dodam troszeczkę tabasco, to od razu wszystko przyspieszy. I jeszcze jedna buteleczka. Zaraz będzie prawdziwe show. Ja płonę! Znowu mi się poszczęściło. A ja nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolona. Ja też nie podzielam tej ekscytacji.
Słodkie żele. Niebieski będzie mój. A mój zielony. Jestem pewna, że jest najsmaczniejszy. I mam rację, ma niesamowity smak. Szkoda, że tak szybko się skończył. Dobrze, że ja mogę rozciągnąć tę przyjemność. Jaka piękna spiralka! Dzięki, starałam się. Co za rzut! No to zaczynam. Ten żel wprowadza mnie w trans. Ej, Kate, obudź się. Dobra, pomogę ci. Nic nie pamiętam. Żel na mojej twarzy jest taki dobry. Monika, twoja kolej. Zamierzam wycisnąć ten żel do ostatniej kropli, a pomoże mi w tym zwykły spinacz do ubrań. Spójrzcie na to. Ojej, to takie słodkie. Wspaniale, chyba mi się udało. Musicie przyznać, że jestem geniuszem. Niezaprzeczalnie.